W porządku. Jesteśmy z powrotem. Jako, że ostatnio zakończyliśmy misję z tym paladynem Wola Nieba, gdy przechodziliśmy obok miasta, dostaliśmy misję od Armara, chyba tak to się odmienia, nie wiem, żeby pobiec do rybaka o imieniu Liman do współpracy z Gildią Kupiecką. Także jesteśmy obok niego, zobaczymy jak to pójdzie. Ale pierw połówmy rybki. Zrobiliśmy 6 rybek, fajnie. No to pogadajmy z Liman. Cześć. Chcesz nieźle zarobić? Kto by nie chciał, pozdro. Dlaczego nie jakby opcja dialogowa sama się nie odpala? Zależy w jaki sposób. Pracuję tylko uczciwie i tylko z uczciwymi ludźmi, więc jeśli lubisz cwaniaczyć, to żegnam. Wszystko w pełni uczciwie. O, teraz działa normalnie, okej. Jeden z członków gildii kupieckiej, handlarz Armar. Chcę nawiązać z tobą współpracę. Gildia kupiecka i pełna uczciwość. Jakoś nie jestem przekonany. O, teraz nie działa. Wszyscy tutaj są tacy krystaliczni? Ciekawe. Jakby nie wiem, dlaczego to się tak buguje. Tylko ja i Balni razem służyliśmy w marynarce. To dziś nie wyzbyliśmy się wpojonych nam tam wartości. I nie mamy zamiaru tego robić. Nic nie klikam. Nie znam nikogo, kto by wszedł z... Pewnie zarobił dla nich. Najemnicy będą pilnować twoich towarów. Do tej pory jakoś sam dawałem sobie radę. Ryby nie są zbyt łakomym kąskiem dla bandytów i złodziei. A odgonić parę topielcy pewny to nie problem. To nie ja klikam. Nie pozostaje dłużna swoim członkom. Wspaniale. Pobugowana misja jakaś jest coś. Gdy sprzedaję ryby na targu, to też od razu dostaję pieniądze. Oho, ciężko będzie go przekonać. Nie znam nikogo, kto by źle wyszedł na współpracy z gildią. Może i tak, ale na pewno nikt nie zachował przy tym niezależności. Dobra, już dość usłyszałem. Z takimi opowieściami to lepiej iść do Balniego, nie do mnie. Chociaż... też nie do końca. W każdym razie, to nie. On na mnie słowa za bardzo nie działają. A póki co, oprócz gadania, to nic innego nie robi. Co mam zrobić? Zajebać się z Dyśki, czy co? Zatańczyć i zaśpiewać. O, albo. Kurwa. Przydatność współpracy z Araxos, dzieciaku. Czemu to się skipuje? W jaki sposób? Ostatnio wysłałem jednego chłopaka na połów. Gnojek do dzisiaj nie wrócił, chociaż w tym czasie powinien dawno załatwić sprawę. Najgorsze jest to, że miał ze sobą bardzo wysokiej jakości sieć z haczykami, do której łapiemy największe ryby. A nie, pomińmy fakt, że może mu coś być. Cóż, jak dla mnie to jedyne wytłumaczenie opóźnienia. Pogodziłem się z faktem, że może nie być z nim wszystko w porządku. Tak czy inaczej, jego teren połowów to akwen w okolicach plaży na wschód stąd. Zaraz za tym masywem skalnym. Popłyń tam jeśli i żyje, sprawdź, o co chodzi. Go z powrotem, ale przede wszystkim rozglądaj się za siecią. Bez niej nasze obroty spadną na długi czas. Dobra, no tam jest jakaś jest pobugowana, nie wiem o co z tym chodzi. Nie wiem, gdzie mam tu w prawo czy w lewo, więc... Słyszycie to? Co się tu odpierdala w tym gotiku? Ryby. No, ładnie złowiliśmy. No dobra, to widzimy się jak to znajdę, bo to trochę może zająć. No dobra, na początku pobiegnę w tą stronę. No, jak no dobra, no spróbujmy. To jest tutaj? Nie wiem, czy to jest tutaj. Jak nie, to polecimy w drugą stronę. Kto to biega? Co to za ziomki? Topielec. Jaszczur. Dobra, to walimy ich wszystkich. Ryba. Ryba. Jaszczur, chodź. A z tamtym ognistym to raczej nie, bo nie będzie za silne. Chyba, żeby miało odporność na ogień czy coś. Serio? Ryba. O jest! Patrzcie, leży tu jakiś ziomek. Haha.
Co tu leży? Zaginiony rybak. Zniszczona sieć rybacka. A, czyli to o niego chodziło. Dobra, bo nie wiedziałem dokładnie, w którą stronę mam płynąć. Ale najważniejsze, że znaleźliśmy, prawda? Dobra, zbierajmy dalej ten miód, rybę, wino. Chodź. Nice. Dawaj tego jeszcze dziada. Nie no, jak mam teraz tego mistrza, to jest czysta przyjemność. Nie muszę się tak bardzo jakoś skupiać na walce. Chyba. No tak mi się wydaje na chwilę obecną. Kiepski szeroki miecz, ryba, 5 wichru. Ja tu też mogę łowić ryby, czy coś. Nie widzę. Wiecie co, spróbowałbym się z tym dziadem, co tam sobie biega. Dajcie mi chwilę. Ile ma HP? 360. Dobra. Spróbujemy się z nim. Tylko pozbieram większość fantów tutaj, co to jest. Dobra, saveik i spróbujmy. Pierw łyknijmy coś do jedzenia. No dobra, w takim razie spróbujmy się z nim. Chodź. Albo nie, moment. Stop. Czekaj, ziomuś. Obrona przed ogniem, tak. Obrona przed ogniem, tak. On chyba z ognia bije, jak to jest ognisty. Chodź. Bije go po 5. Ja go biję po 5. Ale mnie ujebał. Czyli nie mamy z nim żadnych szans. Z ognistym. Kurde, jaki on silny. Masakra. Nie wiem, jakie trzeba mieć obrażenia, żeby go przebić. Jeżeli ja go biję po 5. Muszę mieć turbo dobrą broń. To wychodzi. A tu coś jest takiego? Coś on pilnuje? Nie wiem, czy on coś tu pilnuje. Nie mam pojęcia, czy on coś pilnuje. Dobra, wróćmy do tego rybaka. Jebany, czyli z ognistymi nie mamy szans. Musiałem mieć jakąś dużo lepszą broń. Nawet jak mam mistrza, to te obrażenia są śmieszne. Ciekawe. Gdzie jest ten Liman? Czy ten zgret? No i gdzie on polas? Roy. A nie, to mnie to nic nie interesuje. Nara. Zachary. O, ale okrać go mogę. Trzymaj się. O, bo teraz mamy trudnych możemy okradać. Liman, jest. Twój kolega nie żyje. Cholera, niedobrze. Był całkiem niezły. Co mu się stało? Objebały go. Zaatakowały go topielce. Przy jego ciele znalazłem też twoją cenną sieć. Trochę podniszczoną. Jednak straszne cholerstwa z tych topielców. Nawet bardziej niż z poborców podatkowych. Bardzo uszkodziły sieć? Pokaż. Masz. Sukin syny. Kompletnie nie nadaje się do użytku. Na naprawę będę musiał wydać niemal... O, może mu damy siano i coś się zgodzi? Co z twoim zdaniem o gildii? Niezmienne. Nie okazałeś się przydatny, więc nie mam ochoty nawiązywać z nią współpracy. Przecież przyniosłem ci sieć. Tego chciałeś. Przyniosłeś mi zniszczoną sieć? Nic mi po takiej. Przekaż temu całemu Armarowi, że nie zawrę z nim żadnej umowy. A gdybym załatwił ci za darmo naprawienie sieci? Nie masz szans. Taką sieć potrafi naprawić tylko Balni, a on zaraz wyrusza na połów. Jeśli przez ciebie będzie miał opóźnienie, to nie ręczę za siebie. Daj mi sieć, jakoś dam sobie radę. A żeś się uczepił? Niech ci będzie, bierz. Pamiętaj, jeśli przeszkodzisz Balniemu w pracy, to dowiem się o tym szybciej, niż będziesz w stanie powiedzieć Gildia Kupiecka. Gildia Kupiecka. Dobrze, rozumiem.
No dobra, to Balini jakiegoś mamy znaleźć. Ila, czy to ten Balini nie był czasem w grocie? To tam sobie chlał, czy coś? Tu w prawo? To był ten chłop? To ze mną nie chciał gadać? Tak, to jest ten. Słyszałem, że potrafisz naprawiać sieci. Owszem. Co w związku z tym? Mam tutaj jedną zniszczoną. Mógłbyś ją dla mnie naprawić? Nie mam teraz czasu. Zaraz idę łączyć. No nie. Wróć, kiedy skończę. Tylko, że zależy mi na czasie. Mi również, młodzieńcze. Przyjdź później. O, w mordę kopane. Nie wiem, które. Ile ryb zazwyczaj łowisz podczas połowu? To zależy. Czasami żadnej, czasami 20. Nie ma sprawy. To, jak mu damy 10 czy coś? Morskie zwierzęta są na to zbyt kapryśne. A jakbym zrekompensował ci opóźnienie w połowach? Mam przy sobie parę ryb. Mogę ci je oddać. Ja w zamian miałbym naprawić twoją sieć. W sumie brzmi to rozsądnie. Proszę, ryby dla ciebie. Bardzo dziękuję. Zgodnie z umową naprawię twoją sieć. Daj mi ją tutaj. Proszę. 20? Jasny gwint. Ja myślałem, że jest 10. To jest za 80 golda. Ja bym musiał kupić ryby po 4 chyba. O kurde, jaka animacja. Uśty. Dobrze. Powinno być wszystko w porządku. Dzięki. I na razie. Znaczy pewnie dałoby się to zrobić bez zapłaty. Jakimiś opowieściami czy coś. Jak były tam opcje dialogowe. Gdzie ten dziad? Karin, mogę cię okraść? Dzięki za 27 golda. Mogę kogoś okraść? Chyba nie. A chwila, bo my tu kiedyś znaleźliśmy bagienne ziele chyba, nie? Tu gdzieś było. O! Aha, dupa. Dobra, to mi się pokićkało coś. Dobra, cholera wie, nie wiem. Było coś takiego, ale gdzieś znikło. Roy. Ej, ty. Aha, to nie tu. Gdzie jest ten Liman znowu? Czemu się tak kitra? Janik, o, mogę go okraść? Dzięki. Jest tu Liman. Hej. Twoja sieć. Cała jest. Jakiś exp dla mnie? Ja to ocenię. Pokaż. No, ktoś się spisał. U kogo ją reperowałeś? U Balniego. Jak to? Postarałem się, żeby nie wprowadziło to opóźnień w jego codziennych zajęciach. A, rozumiem, bo wiesz, właśnie się dziwiłem, że jak Balni mógł to zrobić, skoro w jego pracy nie ma żadnych opóźnień. Muszę przyznać, dobrze się spisałeś. Pamiętasz, jaki był układ? Pamiętam. Przekaż ludziom w gildii, że zacznę z nimi robić dodatkowe interesy. Jeśli mają o mnie dbać tak, jak ty starałeś się o nawiązanie ze mną współpracy, to za niedługo zostanę jakimś królem rybaków. Tego ci życzę. Miło mi to słyszeć. Do zobaczenia. Dobra, czyli sieć rybacka oddałem, ta ryba nie śmierdzi. W takim razie... Wróćmy. Przekaż mi informację. Ale czy nie jestem w stanie nakopać tamtego potwora? W szoku jestem. Tego ognistego. Myślałem, że jestem już silny. A jestem cieciem, chyba. A to moment. Bo tu po prawej stronie są bandyci. Tam chyba... A, byli tam bandyci. To ja mam pomysł? Spróbujmy się z nimi. Jak podrasowałem aż tak postać mocno. Ciekawe. O tutaj, ja pamiętam, że oni tutaj są. Bo mnie tu nakopali, jak próbowałem ich pobić. Nie wiem, kiedy to było, tak z godzinę gry temu. No dobra. Mam lepszą broń, mam mistrza. Nie no, broń mam tą samą, mam mistrza. No są dalej, okej. Okay. Aha. A tam się zbugował, to sobie save'a zrobię. Ooh!
to za noby? No nie, no to jednak ten miecz dał sporo. Jeżeli jestem w stanie teraz ich tak pobić. Wcześniej ja nie miałem podjazdu, nic im nie robiłem, nic. Wydaje mi się, że czym wyżej mamy tą statystykę. Oho, skręt, łuk, jakiś łuk. Ogniste ziele, kilof. Podnieśmy to wszystko. Kilof. Jeżeli czym wyżej mamy tą statystykę broń dwuręczna, to mamy większą procent szans, że zadamy ten bonusowy damage. Tak myślę, że to tak działa. Stop. Dobra, nie chcę używać, jak wiem, że tu jest niedaleko posągi nosa. Wiem, że za Golda może mieć więcej punktów trafień, czyli więcej HP. Jakbym dał 100, to bym dostał 10. Ale na razie... jesteśmy biedni. Jesteśmy po prostu biedni. Dobra, zróbmy save. Bo tam chyba jeszcze są, jak dobrze pamiętam. Okej. Lepiej było tu nie przychodzić. Dobra. Mam nadzieję, że jeden wybiegnie, drugi się zablokuje. O szlak. No dalej nie wiem, jak sobie radzić, jak jest więcej niż dwie osoby. Lepiej było tu nie przychodzić. Na pewno jest jakiś myk. Jakby był jeden, to co innego, ale no. Ale. Zignorowałem po prostu tamtego i... Dobra, nieważne, no dostali w czajnik, quest. Pozbieraliśmy tu chyba większość. Tu jeszcze jest jakiś miecz, pewnie, że tak. Wejdźmy tam, zobaczmy co tam jest. Jeszcze jakiś ziomek. Lepiej było tu... Na razie. Maliny, strych. O, co my? Złoże srebra. O, wyeksploatowane. No dobra, fajnie. Oho. Wyjebał mi gotika. Po raz drugi. Pozdro. Po prostu wtedy się zjebał. Akces Volitatem wyskoczył. Krąg trzeci, tom czwarty. Wow. Fajne rzeczy. Wezmę wszystkie. Dzięki. Oho, dobra. Ładnie. Dobra, łopata, chętnie, ruda złota, srebra, przepraszam. Myli mi się. Co my tu mamy? Pierścień oświecenia! Coś mi się kojarzy, że będzie oświecenie, to będzie mana. O, w mordę. 30 HP, 10 many. No nie wiem. No nie wiem, na razie nie będę tego zmieniał. O kurde. Receptura, mikstura odmowy many, schemat rycerskie ostrze, buława jakaś. O, ma, znam to, many. Many, ale to nie mam takich tych. Mądrość, co tam daje? 50 expa, no dobra, lepsze 50 expa niż nic, nie? A ta buława, coś tam? No, buława dużo gorsza, ale penetrację ma. Dobra, gdzie jest moja broń? Szukam mojej broni. Kąsacz? Był kąsacz? Tak, to musiał być kąsacz. Dobra, luknijmy, czy coś w ogóle tu jeszcze jest. Na ścianach. Tu było jedno, tu było drugie. Nie, tyle. Dobra, ta telekineza coś łapie? Nic nie łapie. No dobra, no to pobili. O. Mieczor. Pięknie. O, coś tam było. Leśna jagoda. Dobra, no to pobiliśmy dziadów. Całkiem sprawnie to poszło, muszę powiedzieć. Całkiem. O, w mordę spadłem na mordę. A, to i tak nie muszę... A, bez sensu. Bez sensu, bo i tak pójdę spać, bo jest noc. A w nocy, sami widzicie, nic tu praktycznie nie widać.
to jest delikatny problem. Dobra, ale myślę, że ten będzie krótszy. No, oddamy tą misję i później pomyślę, co dalej. No pewnie coś będziemy w mieście robić, no bo jakby to mogło być inaczej. Dobra, witam. Da się jakoś... A, da się. Liman zgodził się nawiązać współpracę z gildią. Tak? To świetnie. Jak go do tego namówiłeś? Wysłał mnie na poszukiwania swojego zaginionego kolegi. Znalazłem go martwego, ze zniszczoną siecią, na której zależało Limanowi. Naprawiłem ją i tyle. Bardzo dobrze. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Dawaj kasę. Możesz być pewien, że opowiem o tobie, Lorenzo. Nie interesuje mnie to. I tak nie pójdziemy do gildii kupieckiej. Aha! Myślałem, że kasę dostaniemy, czy coś. No dobra, chwila. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy. Pójdźmy spać. I będziemy szukać jakichś dalszych misji. Zadań misji. Tak myślę. O, może mogę ich okraść. Kim jesteś? Nazywam się Rudy. Jestem łowcą z gildii kupieckiej. Wybacz, że nie zabawię cię dłuższą rozmową, ale... Aha, no spoko. No to moment. Wiem, co zrobimy. Pójdziemy się nauczyć mistrza złodziejstwa. O tak. Tomaszek złodziej będzie. 1200 golda to kosztowało chyba, czy tam 1300, czy tam 400. Myślę, że to się zwróci. Chyba, nie wiem. Ale no... Jak grałem magiem, to wtedy też byłem złodziejem. To teraz też będę złodziejem. Jabłka, świeże jabłka. Za. Cóż, przywiozłem kilka skrzyni jabłek do miasta. Wszystkie miały zostać załadowane na jeden ze statków. No. Niestety nie dogadałem się z załogą i część skrzyń... No. Nie opłaca mi się targać tego z powrotem do domu, więc zostaję w mieście na jakiś czas. No. To jak chłopczyz, 4 sztuki złota za soczyste... Poproszę. Proszę. Mam jabłek chyba z 90 chyba, nie? Tak, 76, dobra. Jedno weźmiemy. Bezdomny, dobra. Wystarczy kupić dom, tak? I się nie będzie bezdomnym. Dobra, jest i on. Co jest? Pożałujesz tego. O, co ode mnie? Czegoś na mnie rzucił, jebaniec. Agresywny biedak. Przecież ja każdemu biedakowi daję siano, a ten... A, zazdrosny był, bo nie dostał. No dobra, witam. 1200, 10 punktów nauki. Dobra. Naucz mnie mistrzowskich technik kradzieży. Na tym poziomie musisz już sam obserwować swoje błędy i doskonalić technikę. Analizuj w głowie sytuację, kiedy zostałeś nakryty. A ja nakryty? Miałeś jakiś problem. Ciekawe, czego mogę okraść. Spróbuj opracować lepszy schemat postępowania w teorii, a potem wypróbuj go w praktyce. Tylko poprzez doświadczenie oraz umiejętne połączenie dyskrecji i pewnych ruchów możesz zostać mistrzem. No, zobaczmy. Haha! Jak leci? Mam nadzieję, że nie wykorzystasz tego, czego cię nauczyłem przeciwko mnie. Nie, no skąd? Jak leci? Mam nadzieję... Coś ty, ja ciebie mam określić? Coś ty w życiu. Ja złodziej? Nie. Dobra, nauczyliśmy się, jesteśmy mistrzami w kradzieży. I to, że pamiętam, włóczęgi możemy lać normalnie. Serio, nie można? Chwila. To niektórych włóczęg nie można bić, a niektórych można? Dobra, uciekamy. Nie wiem, czy jeżeli będzie cały czas ze mną biegł. Dlaczego on? Oni zrobią sobie krzywdę. Rozwalają sobie łby. O bogowie! Bogowie! Biją się! Bogowie! Biją się! Poważnie? Ja nie chcę, żeby on tak ze mną cały czas biegał. Dobra. Ogólnie tak nie powinienem zrobić. Ja jestem ciekawy, jak on ma immuna. Jeszcze cię... Znowu ty! Rozwalają sobie łby. No chodź. Jeszcze cię dorwę. O bogowie! Walka! O bogowie! Walka! Pośmiejecie się z tego przynajmniej. Jeszcze cię dorwę. Znowu ty!
Znacie tego pana tam? No dobra, no i co? Serio, on go nakopie. No i dobra, teraz pytanie do was. Czy mam zabić tego cieniostwora? Z jednej strony ja nie używam cheatów. Ja go po prostu zagrowałem i go tu przybiegłem z nim. Mógłbym tak z każdym potworem zrobić, bo on ma agro, nie? Nie, no chyba tak nie będziemy robić, co? Zrobię przegięcie pały. Tak mi się wydaje. Albo tego zabiję, ale więcej tak nie zrobię. Chcę się pośmieć, jak to wygląda. Inaczej, jeżeli on się odagruje ode mnie, to tak zrobimy. Chwila. Odczepił się, zobaczcie, odczepił się. No dobra. Co my tu mamy? Przemiana w cieniostwora? Co kurwa? No dobra, no powiedzmy, dobra, powiem tak. To nie był cheat. Bo i tak czy siak bym z nim mógł tu dobiec. Tylko bym po prostu mi to zajęło dłużej czasu. Dłużej by mi to zajęło. Ale więcej tak nie zrobię. Że zagruję jakiegoś chłopa, żeby mnie gonił z immunem. Weźmie agro. Później sobie po prostu go dobiję. Więcej tak nie zrobię. Chciałem zobaczyć coś. To zabawne. Jak dobrze pewnie pamiętacie. W tamtej dzielnicy, tych włóczęgów tam było chyba z 30. Nie no, nie z 30. No z 10 powiedzmy. I wszystkich pobiłem, to sam expa. A tutaj? O tutaj chyba byli ci włóczędzy. I wszystko było cacy. Nie wiem, od czego to zależy. Jednego włóczęga mogę pobić, drugiego nie. Dobra, no powiedzmy, że cieniostwór se zdech. Ale i tak nie będę go uwzględniał. Jebać tego cieniostwora. Dobra, następnym razem wiem, co to robimy. Następnym razem... Aha, stop. Dobra, tu mniej więcej wszystko zrobiliśmy. Tu z lewej. Może to dziwny pomysł. Co to ale może nada się ta ręka? O, to jest idealne. Dokładnie. Co? Ręka szkieletu. Oddam mu rękę szkieletu i dostałem 400 expa, bo go... Lecy trapa... To jest swędziały, czy kichuj? Nie wiem, nie rozumiem. Dobra, tu okradliśmy wszystko. Dobra, następnym razem pogadamy sobie z gardem. I porobimy misję w okolicach tego kościoła. Może coś tam jest. Wydaje mi się, że tak, bo slumsy... Porobiliśmy w porcie, tam pewnie jeszcze coś jest. I tam z tamtej strony pewnie też coś jest. Także myślę, że następnym razem będziemy tutaj działać.